Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach trwającej prezydencji województwa podlaskiego otworzył marszałek Artur Kosicki. Obrady gremium ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywały się online. Rozpoczynamy kolejne obrady Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej w województwie podlaskim. Wśród tematów, które były poruszane, znalazły się m.in. projekty programów krajowych na lata 2021-2027, 16. Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2021, psychiatria dzieci i młodzieży po roku pandemii SARS-CoV-2, czy dobre praktyki i możliwości pozyskania funduszy z programu LIFE. Jednak trwająca pandemia i jej wpływ na rodziny, w tym młodzież, to ważny temat tego konwentu. Zamknięcie szkół, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, a często też narażenie na przemoc w rodzinie, problemy finansowe rodzin, ale też śmierć bliskich, to jedne z głównych czynników ryzyka wystąpienia problemów psychicznych, na które narażona jest młodzież podczas pandemii. Skutki sytuacji pandemii, prawda? Więc mamy pediatryczne i neuropsychiatryczne następstwa bycia zakażonym, ale mamy następstwa choroby COVID w rodzinie, ale też utraty kogoś w rodzinie, mamy następstwa ogólnego wzrostu lęku, utraty stabilności życiowej, utraty pracy przez rodziców, sytuacji zagrożenia, mamy skutki zamknięcia szkół, mamy skutki ograniczonej możliwości przemieszczania się i mamy skutki zmniejszonej dostępności do wszelkich systemów niesienia pomocy. Proszę Państwa, psychiatryczne skutki infekcji u dzieci są stosunkowo mało poznane, ponieważ klinicznie chorujących dzieci nie jest tak dużo, w związku z czym nie mamy dużo danych. Natomiast u dorosłych mamy bardzo dużo zaburzeń psychicznych w trakcie infekcji, ale bardzo dużo po. Musimy pamiętać, że w ciągu 6 miesięcy od przechorowania COVID 1/3 pacjentów miała jakąś diagnozę neurologiczną lub psychiatryczną, prawda? A u 12-13% było to nowe zachorowanie. Czyli musimy pamiętać, że jeśli mamy w tej chwili ponad 1 000 000 osób, które chorowały, to jakieś 130 tysięcy będzie miało następstwa neurologiczne lub psychiatryczne nowe przebytej infekcji COVID. Prawda? Czyli to nie znaczy, że jeśli pandemia się skończy, to nam nie przybędzie armia osób, które będą wymagały pomocy, rehabilitacji i wsparcia w funkcjonowaniu. Zdecydowana większość badanych ma w swoim otoczeniu przynajmniej jedną osobę, o której mówi, że może na nią liczyć, ale co 11, co 10 dziecko w Polsce mówi, że nie może liczyć na nikogo. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży to tykająca bomba, zgodnie przyznawali uczestnicy konwentu. Dlatego Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, zwróciła uwagę, że należy tworzyć środowiska wsparcia psychologicznego i włączać w nie też nauczycieli. Pandemia wywróciła wszystko do góry nogami, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Te efekty społeczne, tego wsparcia najbardziej potrzebnego dzieciakom, młodzieży zostały zamknięte poprzez to, że zostały zamknięte szkoły. I teraz tylko mądre stworzenie naprawdę na wielu piętrach naszych wspólnych działań, oczywiście we współpracy, głębokiej współpracy z Ministerstwem Edukacji. Posiedzenie gremium zakończyło głosowanie nad wspólnymi stanowiskami. Przyjęto 3 dotyczące finansowania opieki psychiatrycznej, dofinansowania nocnych dyżurów pracy aptek oraz obszaru zdrowia w REACT-EU. Marszałkowie zwrócili uwagę na niedofinansowanie opieki psychiatrycznej i problemy podmiotów udzielających świadczeń w tym zakresie. Wskazali też pilną potrzebę zmiany przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie finansowania pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Jak czytamy w stanowisku,
Obecnie brak jest podstaw prawnych na dofinansowanie takich dyżurów ze środków publicznych samorządu terytorialnego. Trzecie ze stanowisk dotyczy finansowania z instrumentu REACT-UE szpitali jako podmiotów, które są najbardziej zaangażowane w walkę i niwelowanie długofalowych skutków zdrowotnych pandemii COVID-19. W ramach przewodnictwa województwa podlaskiego odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie Konwentu Marszałków. Zaplanowane jest na czerwiec. Miejmy nadzieję, że będzie już możliwość spotkania nie online, ale w gościnnych progach województwa podlaskiego. Urząd Marszałkowski wspomaga akcję masowych szczepień w województwie. Powstają one we współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Województwo podlaskie wystosowało apel do jednostek podległych marszałkowi, żeby stwarzać możliwości i być aspiratorem do pomocy samorządom. Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do szczepień powszechnych w naszym województwie. W Łomży na tę chwilę zostały wyznaczone 3 lokalizacje. Pierwsza z nich to punkt szczepień masowych tworzony w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży przy współpracy Szpitala Wojewódzkiego z Urzędem Miasta. Jesteśmy niemal w 100% gotowi na to, żeby ten punkt, który Państwo tutaj obserwujecie, mógł przyjąć pierwszych pacjentów. Nasz punkt jakby spełni oczekiwania, które są stawiane ze strony czy to NFZ, czy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, takim punktom. Drugi punkt szczepień masowych został zgłoszony przez Urząd Marszałkowski w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Powstaje w lokalizacji obecnego punktu szczepień. Obydwa te punkty były wizytowane. Znaczy jesteśmy w zasadzie gotowi do uruchomienia obydwu punktów. Obydwa punkty są wyposażone. Ten punkt tutaj jest stworzony na bazie punktu szczepień, który już istnieje w ramach szczepień masowych i populacyjnych. Natomiast punkt szczepień przy Szkole Podstawowej nr 1 był od początku wyposażany. Oba punkty są już zarejestrowane. Mamy już dostępną rejestrację do szczepień. Zadeklarowana taka ilość szczepień przez szpital to jest 500 dziennie na każdy punkt szczepień. Kolejny masowy punkt szczepień powstał w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Tutaj również wszystko jest gotowe i od 12 maja można już rejestrować się na szczepienia. Mamy przygotowane 4 zespoły szczepiące, które mogą pracować jednocześnie. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby w ciągu jednego dnia zaszczepić minimum 500 osób. Jeśli chodzi o bazę lokalową, o bazę kadrową, to w tym momencie jesteśmy gotowi. Godziny pracy naszego punktu będą atrakcyjne, zwłaszcza dla osób pracujących. Będziemy pracować od godziny 12 do 20. Jesteśmy gotowi również szczepić w weekendy, jeżeli będzie taka potrzeba. Warto, żeby wszystkie osoby, które się zdecydowały, bądź też te, które jeszcze się wahają, żeby zaszczepiły się, żebyśmy my wszyscy mogli mieć tak zwaną odporność zbiorową, która być może pozwoli, że łatwiej nam będzie walczyć z koronawirusem, a co za tym idzie, będziemy wszyscy zdrowsi i wrócimy do tak zwanej normalności. Hale sportowe w naszym województwie również przekształcane są, by służyć jako punkty szczepień dla mieszkańców. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży stanęli do dyspozycji marszałka w hali sportowej w Piątnicy. W tym punkcie będą pracowały 2 zespoły szczepiące, zespół ratowników medycznych, a miejsce zabezpieczać będzie karetka pogotowia. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży uczestniczy w programie szczepień masowych z ramienia marszałka województwa podlaskiego. Realizujemy je ze współpracy z gminą Piątnica w gminnej hali sportowej. Szczepienia będą realizowane przy udziale zespołów medycznych składających się z ratowników medycznych oraz pielęgniarek. Będą to 2 zespoły szczepiące, które planujemy, że w ciągu tygodnia będą wyszczepiały każdy po 500 osób, czyli summa summarum powinno być to około 1000 osób, które będą wyszczepione tutaj w hali. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży zabezpiecza działania pod kątem medycznym. Będzie uczestniczyło w nim zespół szczepiący, ale również ratownik medyczny, który w przypadku, gdy trzeba będzie udzielić pomocy osobie szczepionej, takiej pomocy udzieli. Będziemy korzystali tutaj również w razie czego z pomocy ambulansu, który będzie znajdował się przy hali sportowej w Piątnicy.
Wśród podmiotów leczniczych, które podlegają samorządowi województwa podlaskiego i zgłosiły się do przeprowadzania szczepień masowych, znajdują się Szpital Wojewódzki imienia doktora Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpital Wojewódzki imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Białostockie Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Stanisława Deresza w Choroszczy oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Utworzenie i doposażenie oddziału neurologii oraz utworzenie poradni neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie umożliwi dofinansowanie z funduszy europejskich. W obecnej kadencji przekazaliśmy szpitalom około 34 milionów złotych zarówno na inwestycje, jak i walkę z pandemią, powiedział marszałek Artur Kosicki. Dotacje unijne, a także pieniądze z budżetu województwa podlaskiego pozwoliły na wsparcie szpitali powiatowych. Cieszę się, że Szpital Powiatowy w Zambrowie zrealizuje ten bardzo ważny projekt. Remont i modernizacja szpitalnych pomieszczeń oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej to kolejny krok do poprawy jakości leczenia mieszkańców województwa podlaskiego. To ważny projekt dla szpitala w Zambrowie, zwłaszcza, że wynika z mapy potrzeb, a najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjentów. Usługi, które będą świadczone na tym oddziale są bardzo pożądane, bo wynikają po pierwsze z map potrzeb, a one wynikają z analizy, że jest niedostatek usług związanych z neurologią, z udarami i z rehabilitacją wczesną po udarze. Takie było zapotrzebowanie, w związku z tym były możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel z regionalnego programu operacyjnego. Jest to pewna szansa dla tego szpitala. Pacjenci zyskają lepszy dostęp do nowoczesnych metod leczenia oraz leczenia uzupełniającego, czyli rehabilitacji oraz kompleksowej opieki ambulatoryjnej. Budowa oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym w szpitalu w Zambrowie jest ogromnie znaczącą inwestycją. Do dyspozycji pacjentów będzie utworzonych 31 łóżek, w tym 14-łóżkowa sala intensywnej opieki medycznej, a także 13-łóżkowy pododdział wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Mapa potrzeb zdrowotnych to dokumenty, które zawierają dane demograficzne i epidemiologiczne, ale przede wszystkim dane dotyczące realizowanych świadczeń. Na mapie potrzeb naszego województwa znalazł się Zambrów. To szczególnie ważne, bo w czasie pandemii jest coraz więcej osób, które mają schorzenia neurologiczne w wyniku przejścia choroby COVID-19. W dzisiejszych czasach wiemy, jak opieka zdrowotna jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców. Jako przewodnicząca Rady Powiatu Zambrowskiego bardzo cieszę się, że mamy prezesa, który bardzo dynamicznie rozwija nasz szpital. Cały projekt będzie kosztować ponad 10 milionów złotych, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to blisko 8 milionów złotych. Nowy oddział i poradnie będą gotowe w połowie 2023 roku. Odbyła się 30. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, której obrady odbywały się zdalnie. Podjętych zostało kilka uchwał. Między innymi dodatkowe ponad 11 milionów złotych dotacji z budżetu województwa wesprze inwestycje kilkunastu podlaskich samorządów. Prawie 300 jednostek ochotniczych straży pożarnych z dofinansowaniem z budżetu województwa. Rekordowa kwota z budżetu samorządu województwa na podlaskie zabytki. Ale o tym w majowej kronice województwa podlaskiego.